Tun, tun, tu, turun, tu, tun. Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i... chwila. Nie, co ja robię? Czekajcie, zmienię sobie na... Coś mi się tu pozmieniało, wiecie? Nie wiem dlaczego, ale... Bo ja chciałem wczytać... Wiecie, grę... F9... Wyłączyła mi się gra. Znaczy, do menu, co nie gra. Mi się włączyła, nie wiem do czego. Ale dobra, okej. Tak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I tak, dopiero teraz... dopiero teraz nagrywam ten... Znaczy, nagrywam odcinek. Nagrywam, co nie? Ale dopiero teraz... ostatnio dostałem komentarz. Tak, od nie jestem pewny, czy od Krzysztofa, czy od kogoś innego. Chyba od Krzysztofa, nie jestem pewny teraz. Jak ktoś o tam popraw mnie w komentarzu, w tym odcinku oczywiście. Kazałeś mi zmienić oczywiście, znaczy... Ja nic nie zmieniałem, co nie, miałem średni poziom. I mam, wiecie? Bo miałem łatwy chyba, ale zmienił. Mi się wydaje, że to samo się zmieniło. Nie wiem dlaczego. Powiem wam, że to trochę dziwne było, co nie? Każdy musi zapłacić. Z tym czytaniem gry, co nie? Dziwne, co nie? Trochę. Musisz pracować. Ale też ustawiło mi się na trudny. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Czy się gra coś zbugowała? Nie wiem. Teraz nie powiem wam, ale... What? Czego aż mi się tak włączyły dźwięki? Bez kitu, co nie? What the fuck? Porąbane. Szczegółowość. Dobra. No. No dobra, bardzo wysokie. Ta gra chodzi przecież, co nie? Więcej niż 30 FPS-ów. No dobra, wszystko mam ustawione. To o co, kurde? Come on. Trochę dziwne, co nie? Powiem wam, to jest. Dobra, chodźmy do Diego jeszcze. Diego, gdzie ty jesteś? Skubańcu, ty tutaj jesteś. Z tobą nic nie chcę gadać. No dobra, chodźmy na polowanie. Dobra. Kurde, ale powiem wam, że trochę dziwne z tym dźwiękiem, co nie jest. Dobra, niech będzie tak. No, prawie połowa, co nie. No dobra, chodź Diego. Pójdziemy na łowy, na zębacze, co nie. Nie wiem, w którymś momencie mogę przerwać nagranie i tu zrobić cięcie, wiecie. Ale nie wiem jeszcze za ile i kiedy, wiecie. Mam nadzieję, że mi się jeszcze uda zabić te pełzacze. Znaczy, zębacze jeszcze przed tym cięciem, co nie? W tym odcinku. Dobra, tu widzę szakale, co kurde, niestety. Bestia nigdy się nie nauczy. Dobra. Pięknie. Dobra, czekajcie. Chwila. No poczekaj, Bezi. Oj, Diego, co ty robisz? A masz parszyabę. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Gdzieś tu musi być ich gniazdo. No na pewno. Dzięki Diego, żebyś pomógł mi. A właśnie, przypomniałem sobie moi drodzy. Kurde. Dopiero teraz właśnie miałem zrobić jeszcze te misje zaległe. W Wardei podajże. Właśnie smoki. Zrobimy to jak zakończymy to miasto, wiecie. Tak, tak, to tak będzie, tak moi drodzy będzie, jeżeli nie zapomnę. Ale i tak przecież nagrywam odcinki poza, wiecie, na zapas, nie? Znaczy chcę zakończyć jakieś szybciej grę, co nie? I tak pewnie... Kolejna bestia! Dobra, pięknie. Tak. Czekajcie, kurde, ile mam żyć mało, ja cię kręcę. Dobra, wypiję ostatnią miksturkę, niestety. Którą trzymałem na ostatnią godzinę, no ale dobra. No niestety, się skończyło. Jeszcze jakaś bestia? Nie ma bestii. Dobra, tu sobie... O, tu sobie już te zębacze pewnie. Patrz, jak tu fajnie wygląda ten piasek, co nie? Powiem wam. Też nawet może tu się zdarzyć właśnie burza piaskowa, jak ktoś chce wiedzieć. Co nie? Kurde. Ojoj. Te bestie nigdy się nie nauczą. O kur... Spadaj. No czego wszyscy na mnie? Dobra, jak oberwały!
Nie wiem, czy widzieliście, pewnie widzieliście, kurde. Ale was tu jest, bez kitu, boże. No Diego, atakuj ich, no co ty to spierdzielasz? No. Kurde, spadać. Nienawidzę tych bestii. Ja też. Wiesz o tym? Tam coś jeszcze jest, mroczny zębacz, boże, ile ich tam jest jeszcze, jeju. Dobra, poczekaj Diego, ja sobie wyzbieram wszystkie skóry najpierw. To nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się... Prawdę mówię, pomyślałem sobie, to ty, jeśli mnie... Dobre, naucz mnie. Aha. O. Nie jest... Okradać, o, to jest dobre, powiem wam szczerze. Ale mamy punktów, ojoj. Naucz mnie, jak okradać... Znasz, jesteś praworęczny, prawda? No coś ty, kurde. Nie pamiętasz w pierwszej części, jak ja z tobą byłem na początku. Dzięki czemu jak żeś mi uratowałeś mi dupę. Aj. Widzę, że Diego nie zna, kurde. Nie zna mnie dobrze, co nie. Ej, ej, ej. Mroczny zębacz. Dobra. Poczekajcie, poczekajcie chwilę. Gdzie są ci koczownicy? Ale dobra, okej. Najpierw zajmiemy się tym. Dobrze, to blisko jest, to nie, to zadanie. O, widzę, że szakal kolejny. Chodź tu, szakalu. Pięknie. Dobra. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje. Kurde, leci do mnie jeszcze jeden. No, bez kitu. Spadać. Spadać, spadać. Ale tu nikogo, szczerze mówiąc... A tam są szakale. Ojoj, ile tam jest? 4, ojoj. Jeśli was matka tam kurde nie miała, bez kitu, co nie, moi drodzy. Kurde. Dużo ich jest nawet. Niestety. W tym mieście. Tum, tum. Ale mi się podoba ta muzyka, kurde, serio mówię wam. Witam, mam nadzieję. Jestem Hozn. A jest to, bo nie gada. Oczywiście, że zapłonę. Ej, no ale przecież... Co? Aila, co się stało? Napadnie na nas. A nic dziwnego, pewnie nadal siedzi w swoim... ale przecież ja z nimi gadałem już. Bez kitu. Co nie? Obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Dzięki, lekki pancerz asasyna. Ja chyba mam już to, co nie? Tak jest, dobra. To ja tu już mam. Na falem, gdzie jesteś na falemie ty? Na falemi. O, siedzi se. Oto... Poszło bez kłopotu, sprzedawał niewolników, a przełęcz to jest... Co? Dobra, okej. Okay. Co tam jeszcze został? Ojoj. Ile tu jest tego, ojoj. 3 kupców z Bragi. Abbas. Dobra. Czekajcie, trzeba będzie pójść jeszcze tutaj, już gadałem z tobą, Bernardo. Tutaj jeszcze co te tych dwóch, wiecie, tych Abbas i ten, jako? I jak on się nazywał ten drugi? Czekajcie, bo w tej chwili nie pamiętam już. Chętnie zapłacę. Zuben chce mój... A ty oczywiście. Dostał go tu faj, ale ten syn pechowych zdał. Błagam pokornie. Dobra. U koczowników. W ruinach. O, dobrze, żeś powiedział mi. Fajnie. O, jeszcze tu. Mam puste kieszenie. Poczekaj, zanim mnie zabij. Słucham. Walcz razem ze mną przeciwko Malirowi i... Jeśli odniesiemy zwycięstwo, możesz zatrzymać... A potem... I zapłacić za mnie... No dobra. No nie pożałuję. Wiem, gdzie się ukrywa Malir ze swoimi... Możemy ruszać. Dobra, chodź. Ach, chodź. A co tam? Dobra, a co tam? Zaatakujemy tych koczowników, czy kogo tam, wiecie. Dobra, ale może być zaraz cięcie. Ale nie wiem jeszcze, w którym miejscu, wiecie. Ale spokojnie, jeszcze może damy radę tutaj zabić tych kotowników, wiecie, tych frajerów. Co nie? A jak? Dobra, czekajcie, jeszcze się uzdrowię trochę, co nie? Trzeba. Dobra, chodź, 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 już idziemy. Tutaj jest jakaś jaskinia? Jest jakaś jaskinia, co nie? Jak widzicie? Fajnie. A właśnie, jeszcze jedno. Ile mam już reputacji u asasynów? Ale słabo. Czy nie? Niestety. Puchar.
Dobra, w ruinach, to tutaj pewnie będą jacyś. Jaszczur, ojoju. Jaszczur, kurde, jak ja jaszczurów... No, że... Słabi są jaszczury, co nie? Jaka dziwna, kurde. Hahaha, oberwał. Dasz radę? Ojo, pierdziele, bez kitu. Hahaha, oberwał. Ja pierdziele. A masz, frajerze. No chodź tu. O ty frajerze, ty. Słabyś. Słabo może? Słabo może? Co nie ten tekstior od nich? Pięknie, dobrze. Malir, jest, jesteś frajerze. Ale słaby ty jesteś. Ty. Pięknie. Dobra. Czekajcie, tu jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Tu jesteś, frajerze, ty. Co to było? Co to było? Malir został po... Weź łup i... Wprawdzie nie pozwoli mi wrócić. Co zamierza? Pójdę do Abasa, sprzedawcy wody. Dobra, to idź. Idź sobie już. Idź. Co nie? Idź. Puchar! Puchar, sprzedawcy wody, co nie? Czy nie? Czekajcie. Widzimy się po przerwie. Okej, moi drodzy, witam was znowuż po przerwie. I tak, tutaj jak widzieliście ostatnio, oczywiście oczyściliśmy koczowników. I odzyskaliśmy tutaj w kufrze był, jak pamiętacie, ten puchar wody dla Abbasa. Tak, moi drodzy, patrzę, czy włączony mikrofon włączony. Dobra, żebym nie gadał, no bez sensu, sanie, czy włączony, czy nie jest włączony ten monitor. Boże, monitor mam włączony, ale ten mikrofon, co nie? Okej, to tak, tutaj widzę, że mamy jeszcze paczki z bronią, fajnie, powiem wam. O, tu jeszcze może mogę przeszukać tych ludzi, zapomniałam o nich totalnie, wiecie? No dobra, okej. Okej, dobra, co my tu mamy? Wędrujący złodziej, który dał mi ryż. Fajnie, co nie? Pewnie. Czekajcie, oni mają dobry łuk, czy taki se? Oni chyba mają taki sam jak... Ale nie, oni mają serio łuk gońca leśnego? Bez kitu. No bez kitu. Po co im, kurde, łuk tego... jak to? Tego gońca leśnego. No ludzie, bez kitu, bez przesady już. No dobra. Tu mamy chyba tego Hamila jeszcze, jak dobrze pamiętam, co nie? Tego... A nie, rzezimieszek, dobra. Malir, a nie ma... Jak ja powiedziałam, Malim, tak? To... Pomyliłem się, wybaczcie. To się nazywa Malir. Dobra. A właśnie, patrzę tak, czy jeszcze... Mi się dźwięk nie zmienił. Nie zmienił mi się, dobra. Dzięki Bogu, że się nie zmienił. Poziom trudności średni, niech będzie już. Bardzo duża, nie? Dobra. Nie będę nic zmieniał tutaj przy tych... Przy tych... jasności, kontrast i tak dalej, co nie? Dobra, widzę, że się ciemno zrobiło, co nie? No, 22 godzina w grze jest, no niestety. Ile mamy jeszcze tych misji w Bradze? Dobra, to jeszcze tyle. Okej, dobra, idziemy najpierw do Abbasa, oddamy mu ten puchar wody, czy jak mu tam... Puchar przed... No, wody może być. Kurde, muzyka mnie zagłusza, no fajnie, co nie? Pewnie. Sobie trochę zdejmę słuchawkę tę jedną. No kurde, nie mul się. Nie mul się, gro. No, dziękuję. Więc błagam. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Jakie rozwiązanie? Coś mówiłeś o jakimś rozwiązaniu. Czego? Ojoj. Powiem komuś. Dobra, na falem siedzi na dupie tutaj, jak zwykle. Proszę. Proszę, to
Co? Trudno mi uwierzyć. Uważaj, podróż. Danina to jest... Dobra. Mam puchar sprzeda... A, jest... Dobra, co do tych... Tak, jestem w zasadzie zadowolony. Lepiej chyba będzie jak tu. Ciebie zaś. Działaj tak... Co mogę... Dowiodłeś swych zdolności. O. Nic mnie nie nauczy. Nie mogę. U asasynów mamy 15 już. Wiecie co, moi drodzy, zrobimy? Ja bym wolał mieć tutaj 75, bo inaczej będziemy mogli wejść do Isztar, niestety. Tak, bo jakbyśmy mieli na przykład tutaj 74, co nie, to nie wejdziemy za cholerę, co nie, do tego Isztar. Tam do tego Zubena. U asasynów mamy 15, a inaczej można jeszcze im zapłacić bodajże, jak ja dobrze pamiętam, chyba 400 tysięcy sztuk złota, ale w tej chwili nie pamiętam, powiem wam szczerze, nie pamiętam. Kto to w ogóle do mnie zlecał, to Taklar? Czekajcie. Puchar na nagrody Malir, to ja nie wiem, kto to zlecał mi to zadanie. Zaraz, chwilę. To chyba ten mi się wydaje, Luka? Nie, nie Luka. Oj, nie. Co ja zrobiłem? O, zająłem się. Tak podziwiam, przyjmij. Dziękuję. Dobra, jest jakieś łóżko? Co robi? Co ci robi? Sprawdza cię? No dobra, okej, fajnie. Dobra, okej, zaraz wykonamy misję i... Gdymy, telefony ja... Dobra, mam jakiś... Znaczy mam telefon przy sobie jakiś, znaczy, no, siostry. Dobra, będę sobie patrzył, która godzina jest. O cholera, nie wiem, o której zacząłem. A fuck, dobra, jakoś się ogarniemy, dobra to. Polowanie na nagrody, Braga. Aha, w ruinach, no dobra. Okej, okay. To tam trzeba będzie przeszukiwać ruiny, co nie, w tej chwili. A może gdzieś tutaj są jeszcze. Czyżby pełzacze? Pustynne pełzacze. O nie, ile szakali, idę stąd. Dobra, zobaczmy tutaj, może tu... Tu ktoś jest? Riordan! Riordan, ty stary, ty! Ty kolego, ty... Jeśli tego właśnie chcesz! Oh fuck, sorry! Oh my god! O Jezu, czego mi spadło? Ani kroku dalej. Przepraszam. No się wkurzył na mnie, co za debil. No serio, bez kitu. Założymy sobie tak, bo on będzie mnie atakował, skobaniec. Jeju. Więc jednak cię dorwałem. Ty skurczybyku. O, jaki się dobry. Muszę go zaatakować, inaczej będzie mnie, no, napadał na mnie będzie. Nic tu nie ma. Co nie? O ty Riordan, ty frajerze, czego mnie atakuje za byle gówno? Ja przecież jestem twoim kolego. No Jezu, przecież nie pamiętasz mnie z dwójki. Jak pomagałeś mi w tym... W Jarkendarze. No nie, już chyba nie pamięta. Przez te przygody, co nie, w dwójce. Kurde, pamiętam tę misję, powiem wam jeszcze. Dobra, okej, wstawaj, brachu. Patrzcie, kogo tu mamy? Kim jesteś? Nie pamiętasz. Jestem Riordan, mag wody. My... Och, nieważne. Co tu robisz? Sam się nad tym zastanawiam. I czego tu? Prawdę mówię. Kamiennych tabliczek? Artefakt? Co teraz? Chcę się stąd wydostać. Sam niezbyt dobrze się tu szuka kamiennych tabliczek. Na zachodnich urwiskach jest kryjówka koczowników. Przebywa w niej plemię Assaru. Ale niełatwo ta... Gdzie? Saturas i Myxir wyruszyli w kierunku świątyni Morasul. Merdarion wraz z plemieniem koczowników ruszył do świątyni Morasul. A Nefarius przebywa daleko na północ. Nic nie... A Saturas... Co łączymy? Do tego, stanowimy poszedł. Jeden lud? Zanim król Robar wysłał nas na wyspę Korinis, wspólnie wędrowaliśmy po ziemiach naszych przodków. Czemu odpowiedzieliście? O Nordmar i Myrtanę toczyła się walka. Orkowie podbijali kolejne miasta. Wierzyliśmy, że dzięki rudzie z wyspy
uda się nam zakończyć wojnę. Tak, i co? I wy w to uwierzyliście, tak? Nie. Wojna bogów wciąż trwa. Jeszcze bardziej zacięta niż wcześniej. Ponieważ jest tak bliska rozstrzygnięcia. Okej. Okay. No do... Znam... Eskortu Jordiana. A co to? Eurotrack Simulator? Że mam tu eskortować kogoś? Nie mogę. Tak, czasami powiem wam w grach, co nie? Niektórych. Takich co znam oczywiście. Bo w niektóre jeszcze nie grałem, powiem wam szczerze. No... Jezu, rusz dupsko, ty. Oj, ty Boże. No rusz się. Kogo my tu mamy? Nie ma tych koczowników, kurde, walonych. Gdzie one mogą być? No bez kitu. Oni chyba tutaj będą, się wydaje, ale ja ich tu nie widzę. Eo. Okej, okay, dobra, idziemy po tych piaskach. Ojej. Kurde, trzeba będzie zdejmować, mi się wydaje. Będzie trzeba zdejmować, będzie, kurde... zbroje, wiecie? Tych asasynów, jak będziemy na przykład iść z tym... z jakimś magiem, co nie? Bo oni atakują przecież, co nie? Jak kogoś się spotka. Trzeba będzie zdejmować... zbroje, niestety, kurde. No, kurde. No, chodź. Widzę, że... słyszę pełzacze. Wszędzie pełzacze. No, pełzacz piaskowy właśnie, o to mi chodzi. No nie trafiłem w pierun. O, to czeka na mnie głupi tutaj, co nie? Niestety czeka na mnie. Chodź tu, frajerze. Jeśli tego... Spadaj! Co za debil. Co za idioci, no bez kitu. No tak, najlepiej. No tak, kurde, wszyscy na mnie, no zajebiście. Co nie? No jasno. Dobrze. Dziękuję. Właśnie, sam się prosiłeś, no głupi był zaczął. I co teraz? I dupa. Wygrałem, widzisz? Wygrałem z tobą, bo zaczął piaskowy głupi. Co nie? Pewnie. Dobra, okej. Okay. Kolejne ruiny. Widzę, że te magowie wody bardzo lubią miejsca takie, wiecie, ruiny, co nie? Zamieszkują. Szakale, o Boże, jak ja tych szakali nie cierpię. O Boże, ty. Dobra, ale chyba już blisko mi się wydaje do tego... Jezu, ile tych szakali, bez kitu. O Boże, ty. Nie mogę z niej. Nienawidzę tych bestii. Dobrze, pięknie. Ty frajerze. Albo ty, albo ja. Albo ty, albo ja. Będziemy tak chodzić, więc... Dobra, spadać, paskudy. Co tam? O Jezu, kropice, no bez kitu. Jeszcze kropice, kurde, tu nasłali, co nie? Na te głupie pustynie. No bez kitu, Boże. Chyba tutaj, nie, to nie tutaj. Tutaj. Nie, co ty robisz? Gdzie ty jesteś, frajer? No, tu jesteś. O, widzę, że są na mnie zadowoleni, widzę. Nie mogę ci wiele dać. Nie mogę. Nie, tego też nie chcę. Tutaj też nie chcę tego. Nie chcę za bardzo, powiem wam szczerze. Masz niebezpieczne towarzystwo wędrowcze. To nie pie... Są tylko dwa powody. Jakież to? Chcesz mojej śmierci, a... Co dokładnie masz na myśli? Potrzebny nam ktoś, kto dzięki twojej pomocy potem wy... Nie, ja tak się nie bawię z tobą, wiesz o tym? Olik tu jest.
Marus. Cudowny, ciepły ogień. No. Aha, nie mogę. Nie mogę się nic nie uczyć. Dobra, widzę, że tu mamy koczownika, ubranie. Ja tobie sprzedam broni trochę. I będziemy zadowoleni, co nie, czy nie? Dobra. U, ale ty masz kasy? Ojoj, panie. Starczy... Nie. Toporów nie będę sprzedała takich drogich. Nie, to też za drogie jest. To też za drogie... Dobra. To też za drogie jest, okej. Ojoj, ale to drogie jest, co nie? Niestety. Dobra. Ojoj. Ile ta tarcza warta jest? Ojoj, ale dużo. Co nie? Dobra, sprzedam ci... O! Jedno to... Dobra, starczy. Kurde, jak ich zabić, żeby było... Żeby było zajebiście, kurde. Odłóż broń! Przepraszam, dobrze już. Właśnie, dobrze. Zjeżdżaj stąd! Dobrze już, dobrze. Żeby Riordan się na mnie nie wkurzył, haha. Też tak może być, co nie? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Riordan się na mnie nie wkurzy chyba, ale kto wie. Kurde, ja bym wolał ich zabić, powiem wam. Mądra, no więc słuchaj, te nie prze... Nie jestem. Nie. Nie, nie, nie. 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 Kurde, nie wiem, zabić dziada? Kurde, nie wiem. Cykam się, powiem wam, atakowania jego, serio. Kurde. Kurde, kurde, nie wiem, co mam z nim zrobić. Czy go zabić dziada, czy nie zabić go, kurde. Ja bym wolał go zabić, powiem wam szczerze. Serio. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Chwila. Odłóż bram. O Jezus. Spadaj. Spadaj, paskudo. Spadaj. Uła. Uła. No, debilu. Co za debil. Bez kitu, co nie? Jaki debil, no w piruny, nie mam... Ajajaj, co za idiota. Tam z łukiem, co nie atakuje we mnie chyba. Podajże. Kurde, żeby szybko spadać stąd, co nie? O Jezu, jeszcze kropice, o Boże, więcej was tu, kurde, mole. Matka nie miała w pirunie. Co za debil? No bez kitu. Dobra. O ty skurczybyku ty. Nie. Ja tak nie dam się tak szybko zabić, co nie. Kurde, jak z tym zrobić, mam z tym gościem, kurde, z tym Asaru, ta? Czy jak mu tam? Zaraz zabijemy ich spokojnie, tylko najpierw, no... Zdrowie, pełne życia, żeby były, jak zwykle, co nie? Może nam się uda teraz zabić ich, ale wątpię. No co za idiota, bez kitu, co nie? Ten to debil jakiś. No debilu, atakuj, no. Co to odwalasz? Ziomuś. Nie mogę z nim. Powiem wam szczerze. Co on będzie tak kręcił się wokół? No co za debil. O, nie trafiłem nawet jeszcze. Dobrze.
Bez kitu, jak padł. Padł jak nie wiem co. Serio. Dobra, czekajcie, tu mamy dwóch czy jeden? Bo w tej chwili nie jestem pewny, czy dwóch czy jeden. Dwóch, dobra. Okej, tu mamy... A, widzę, że te włócznie... Im włócznie te... Wyskoczyły? Wow. Dziwne co, nie? Powiem wam szczerze. Bardzo. Łuk kompozytowy mieli, wow. No, proszę, proszę. Tylko żeby kropica mnie nie zobaczyła na dodatek, co nie? Kurde, byłaby lipa. Dobra, oni mają... Nie trafiłem, fuck. No bez kitu. Ani kroku dalej. Ani kroku dalej. No nie trafiłem. Dobrze. A masz, frajerze. Frajerze, ty pindzielony frajerze, ty. Dobrze. No i co to było w ogóle? Dobra, spokojnie, tu spokojnie, bo trzech przyszło frajerów, niestety. Kurde, jak ja ich nie cierpię, serio. Dobra, spokojnie. Co? Co, frajerze? Co mnie tu atakujesz, ty? Ty. Co za głupi, kurde. Asarów piruny frajer, to nie? Zaraz sobie poradzimy z nim spokojnie, moi drodzy, spokojnie. O nie, trzech przyszło tu? Ja pierdzielę, bez kitu. No, trochę niefajnie. Spadaj! Ty, synek. Synek, grabisz sobie. Ja nie żartuję. Dobra. Czekajcie, może jak najdalej od tych krwopijcy, może, kurde, nie wiem. Żeby mnie nie zatok... Spadaj, paskudo! Czekajcie. Ani kroku dalej. No, tylko spróbuj. Elegancko. Dobra, czekajcie, żeby tamty zabić jeszcze. Dobra, pięknie. Bam. Bam. Ban. Więc jednak cię dorwałem. Ty, nie traf... Dobra, pięknie. Serio. To było najlepsze, powiem wam, ta walka z tym, z jak on się nazywał ten gościu? Kurde, nie powiem wam, bo nie wiem w tej chwili nawet w ogóle. Co? Czego to? No co za głupie. O kurde, tu kropica jeszcze jedna. No nie trafiłem, fuck. No co za... Dobra. Udało się zabić kropicę, pięknie. Bardzo dobrze. Gdzie jest ta druga? Tu kropica druga jest. Tu mamy jeszcze kogoś? Nie mamy, dobra. Kurde, co teraz można zrobić teraz, kurde, z tymi gośćmi? Pytanie takie teraz. Ile ty kropicy? Trzy, ojoj, za dużo. Za dużo o trzy, co nie? Będą na mnie wkurzeni? Więc jednak cię dorwałem. No chodź tu, frajerzy. Dobra, czekajcie, czekajcie, spadaj! Spadaj, paskudo. O, berwał w łeb. O, nie trafiłem, fuck. I fuck. Pięknie. Pięknie, bardzo dobrze. O, różne tu są różne tarcze, kurde, powiem wam. Serio. Dobra, okej. Trzeba trochę się uzdrowić. Kurde, jakieś dźwięki przerywające, nie? Jak słyszycie cały czas. Dziwne.
Bardzo. Dobra, czekajcie, tak? Więc jednak cię dorwałem. To i co? Czekajcie, da się pogadać z nią? O! Wraca. Podążę za to. Który to jeszcze? Aha, tu jeszcze idzie. No chodź tu. Czego Riordan mnie atakuje? Skubańcu ty! No co za debil. Gdzieś ty poszła? Bez kitu. Czego mnie Riordan atakuje za byle gówno? Bez kitu. Ani kroku dalej. Co nie? Ale tu głupie jest, co nie? Bardzo. Bez kitu. Ale ten Riordan jest głupi, co nie? Atakuje mnie za byle gówno. Bez kitu. Co nie? Bez kitu. Ja nie, nie. Fuck! Za idiota! Jaka ciota z niego! Co za ciota! Ja pierdolę. Co za ciota z tego Riordana, co nie? Jaki frajer! Jaki frajer z niego! Kurde, ja tyle szedłem! Ja pier... No po prostu... No Jezu... Ja pierdzielę, bez kitu! A się można wkurzyć, powiem wam tutaj jeszcze. No bez kitu, kurde, tyle szedłem! Pojebany Riordan, tyle w temacie. Tyle, powiem wam, tyle! No bez kitu, kurde! Jezu! Człowiek, kurde, się starał iść tam, a tu zabili mnie. Co za debil. Serio. Czekajcie, jakby tu pójść, czekajcie. Inaczej zrobimy, wiecie jak? Ja sobie sam pójdę tam. Tu faj? A, bo mnie prowadził, dobra, już wiem. Jeśli... Chcę być... Nie... O, dzięki. A tu już nie muszę ten... Zdejmować tego... Boże... Jak to się nazywa? Zbroję, o! Zapomniałem, kurde, słowa, powiem wam. Zrobimy tak, kurde. Głupi frajer, co nie jest tego Riordana, serio, bez kitu. Dobra. Dobra. Już pogadałem z tym Abbasem, Kabasem. Dobra, idziemy teraz do Nephalema. Ale to jest kurde frajer, powiem wam, z tego... Z tego kurde Riordana, serio. Dobra. Dobra, okej. Zrobimy tak, czekajcie. Jak tam był ten głupi frajer? On był chyba tutaj, co nie? Już. Tak jest. On mnie prowadził... Jakoś tak. Czekajcie, ja sobie mu... Kurde, przydałoby się kupić, powiem wam... Miksturek trochę, co nie? Kurde, tylko gdzie ja kupię je teraz? Ojeju. Czekajcie, zjemy sobie marcheweczkę, sobie zjemy jedno. Albo zużyję ten ryżu, żeby go nie było już tutaj. Tylko nie wiem, ile on daje w ogóle mi żyć. Mało. Za trzy tylko. Ojoj, masakra. Dobra. Kurde, ale to jest frajer, co nie jest tego Riordana, kurde, serio, bez kitu. Jeju. Ja ich zabiję najpierw bez Riordana, Riordana właśnie. Kurde, trudne słowa, co nie, powiem wam szczerze. Dobra. Dobra, starczy już tych... żyć na razie, może jakoś nie padnę, co nie, za pierwszym razem. Dobra, on mnie jakoś prowadził tędy, jak ja dobrze... O, widzę... O, korzeń! Oj! Taklar! Czekajcie, a ja mam go zabić? Taklara? Tak, jest! Dobra, to później. Co ja zrobimy później tę misję, co nie jeszcze? Czekajcie, on mnie prowadził tędy, jak dobrze pamiętam jeszcze, co nie? Tak jest, tędy mnie prowadził. Ten głupi Riordan, do którego nie mam zagrozy zaufania, powiem wam szczerze teraz. Serio. Ojeju. Na razie go nie będę zabijał, co nie, tego... Na razie, mówiąc dziada, co nie... Na razie to jest tak jakby mój znajomy, co nie...
Czy można powiedzieć, że to jest znajomy, co nie, ale powiem wam, że wkurzający jest w ogóle jakoś. Dobrze. Nie trafiłem, fuck. Masz w tę mordę. O, nie trafiłem. O Jezu, ile tu jest? O Boże, bez kitu. O Jezu, ojoj. Spadaj. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. No co ty robisz? Co ty robisz? No co ty robisz? Jezu. No co ty robisz? No co ty to robisz? No co za... No co za idiota. Bo za to też powiem wam, co trudne, co nie nawet. Dobra, pięknie, dopiero dead. Kurde. Co za dziad. Dobra. O Jezu. Powiem, że trudne te wstępy były zacząć, niestety. Dobra, okej, okay. Kurde. Zamiast zapisać grę, kurde, tam co nie, to tam... Ajajaj, dedłem. Wybacz mi, jestem lama, co nie, w tym odcinku też, niestety. Kurde, mój błąd, bo nie poczułem, znaczy... Nie widziałem, że Riordan wtrąci się do walki, co nie, z tymi, kurde, wiecie, z tymi koczownikami pindzielonymi, co nie? Wpiruny frajerzy jenny. Pięknie. Dobra. Nie ma drugiego? Nie ma, dobra. Mam nadzieję, że nie ma. Tam tylko są. O Jezu. Tu kolejny? Chodź tu. O kurde, tych tu dwóch jest. Dobra, pięknie. O Jezu, jeszcze jeden. Dobrze. Dobra, jeszcze jeden biegnie tu do mnie. O, jak mu odjąłem, pięknie. Dobra, tu, uwaga, bo tu kurde są te kolejne wpiruny. Frajerzy, których nie cierpię. No to szakale, powiem wam, są trudne bardzo. No niestety, kurde, trzeba się przyzwyczajać, co nie, do takich potworów. No czy w ogóle do tych takich psów trudnych. Dobra, stój kropijco, no stój. Dobra, pięknie. Nie trafiłem, nawet nie wiedziałem, że trafię czy nie trafię. Kurde. Dobry ma cel, co nie, Bezi. Znaczy ja przecież steruję Bezim, co nie, a nie on sam. Dobra, zabijemy jakoś tych dziadów, co nie? Kurde, frajerów jednych. Serio, powiem wam, się wkurzyłem teraz. Się wkurzyłem, kurde, trochę. Serio, kurde. No nie wiedziałem, że on mnie może zabić. Znaczy, że może się wtrącić do walki, co nie? Ale to dopiero w kolejnym odcinku zajmiemy się tym, niestety. Bo już ten odcinek jest długi, tak jak mówiłem, do 40 minut maksymalnie będzie te odcinki tutaj na pustyni. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, pewnie już dłużej niż 40. I oczywiście widzimy w kolejnym materiale. Cześć.